Hejka, dzisiaj się widzimy na tle mojego pulpitu od Windowsa, bo chcę wam pokazać, jak odinstalować w razie czego aktualizację, jak wam będzie robiła problemy. Jakieś wykrzaczała rzeczy, nie mogło się coś uruchomić, co się wcześniej uruchamiało. Warto odinstalować aktualizację aktualną i sprawdzić czasem, czy ona nie powoduje tego buga. Zainspirowała mnie sytuacja u kogoś innego na laptopie, który się nie mógł połączyć z pulpitem zdalnym, z komputerem innym. Wiadomo, teraz dużo osób pracuje zdalnie. I problem rozwiązało po prostu odinstalowanie aktualizacji. Tak na szybko, wiadomo, nie tędy droga, ale to pomogło, jest wszystko ok, elegancko. Z takiego powodu w różnych firmach jest tak, że aktualizacje są zablokowane, puszczane na jednym komputerze, wszystko sprawdzone, czy działa w firmie i po jakimś czasie dopiero masowo na wszystkie komputery puszczone są aktualizacje. W ten sposób się działa. W domu wiadomo, nie będziemy mieli drugiego komputera, nie mamy czasu, by to testować, sprawdzać. Więc sobie wchodzimy w ustawienia. Tu mamy aktualizację. W historii aktualizacji odinstaluj aktualizację. Klikamy sobie na jakąś aktualizację i klikamy odinstaluj. Czy tutaj, czy to nie ma z tym problemu. Tylko zawsze bierzemy z ostatniego dnia najbliższego, bo jak korzystaliśmy na przykład wczoraj z Coca, dzisiaj nam się zaktualizował system i się wykrzacza błąd, czyli szukamy z dzisiejszej daty z aktualizacji, która nam krzacze daną rzecz. Dobra, i to system, jak naciśniemy odinstaluj, sam to zrobi, później się zrestartuje. Bardzo to jest proste, tu nie będę tego pokazywał, bo nie mam komputera oddzielnego do przechwytywania obrazu. Coś by się znalazło, ale karty do przechwytywania obrazu, wideograbera nie posiadam takiego zewnętrznego na razie w ogóle, by to ogarnąć. Więc tutaj to mamy załatwione i jeszcze taka organizacyjna sprawa. Chcę zrobić serię poświęconą ogólnie temu całemu menu, jak to tam woli, jak zwał to zwał, żeby dokładnie omówić na przykład kontakty, aplikacje, system, tak żebyście nie mieli problemu, mogli znaleźć to, co chcecie bez problemu, troszeczkę się tego nauczyli. Piszcie mi w komentarzach, co wy na to. Pewnie już nie jeden poradnik jest na ten temat, ale ja myślę, że mam fajny na to pomysł, więc chcę to zrealizować, zobaczyć, jak to będzie szło. I piszcie mi w komentarzach, czym byście chcieli, żebym się zajął. Z tego czy z Windowsa, bo chcę się tutaj, wiem, mam poradniki z Linuxa. I nagle co, z Windowsa robię? Jestem zagorzałym zwolennikiem Linuxa, ale też użytkownikiem Windowsa. Myślę, że to trzeba zrównoważyć w tych czasach, bo nie wszystko mamy na Linuxa. I do pracy naprawdę takiej normalnej, do nagrywania tych poradników używam Windowsa i montowania filmów, bo Adobe nie ma wersji natywnej wersji na Linuxa póki co. Może to się kiedyś zmieni. Ale na przykład na laptopie takim typowo do pracy biurowej, jakieś tam przeglądanie internetu, filmów, uwielbiam Linuxa. Naprawdę fajnie mi się pracuje i już można w coraz więcej gier pograć. Myślę, że o tym kiedyś też zrobię materiał na tym kanale, tylko chcę się troszeczkę przygotować. Na razie, cześć, pa, zostaw łapę, zasubskrybuj kanał, poleć ten kanał, żeby nas było coraz więcej, bo staram się robić coraz lepszą jakość na tych filmach. Chyba wizualnie widać, myślę, że audio już jest coraz bardziej
Okej, na razie, cześć, pa.